22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. W związku z tym pani dyrektor i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Różkowie I wpadli na fantastyczny pomysł, jak zorganizować obchody. Do szkoły na spotkanie edukacyjne zaproszono sokolników, którzy o sokolnictwie i zwyczajach ptaków drapieżnych wiedzą prawie wszystko. Panowie Mateusz i Witold Moszczyńscy z Turku opowiadali w taki sposób, że dzieci i młodzież słuchała ich z zapartym tchem. Jak on uderza w swoją ofiarę czy w wabidło, to tym ogonem jedzie po ziemi i po prostu ten pióra sobie bardzo mocno niszczy. No ale takie z charakteru i z zachowania są jastrzębie. To jeszcze... Ja wam to pokażę. Jak samiec jest taki, to pomyślcie sobie, że samica będzie w takiej wysokości. No właśnie. Widzicie? To jest właśnie wyrywny jastrzęb. Sokolnicy na spotkanie edukacyjne przywieźli ptaki drapieżne. Pustułkę o imieniu Zołza, myszołowca Trolla, jastrzębia o imieniu Hatti oraz puchacza zwyczajnego zwanego Miszą. Po to, by choć trochę przez chwilę potrzymać na ręce chronionej rękawicą Zołzę, Trolla, Hattiego czy Miszę, ustawiały się spore kolejki. Najwyżej do ciebie, wiesz? Rami, wiesz? Jak będziesz trzymać nisko rękę, to on będzie wchodził na tobie coraz wyżej. Pustułka Zołza, jak mówili ptasznicy, w pełni zasługuje na swoje imię, bo ma paskudny charakter. Nie potwierdziła tego jednak przy dzieciach, była dla nich miła i cierpliwa. Powinna być go... No, to jest właśnie feston. To jest taki ząb, który służy im do rozcinania, rozrywania mięsa po prostu. Zresztą wszystkie ptaki goszczące w szkole wykazały dużą cierpliwość w trakcie spotkania i profesjonalnie prezentowały swoje walory. Każdy z tych ptaków chętnie siadał na wyciągniętej ręce i pozował do zdjęcia. Duże zainteresowanie oraz podziw dzieci i młodzieży wzbudzał puchacz Misza, prawdopodobnie największy gatunek sowy na świecie. Prawie całą rękę jesteś w stanie schować. Tyle jest puchów w sowie. Słuchajcie, sowa w 70% swojej masy składa się z piór. Także ten puchacz i nie ma palca. Takie zajęcia to doskonała alternatywa wobec zwyczajowych apeli. Dzieci mogły dotknąć w dosłownym tego słowa znaczeniu dzikiej przyrody oraz posłuchać opowieści i ciekawostek o ptakach drapieżnych. Obietnica następnego spotkania z sokolnikami i ich ptakami już zaczyna rozpalać wyobraźnię. Powiesz coś mądrego? No. O właśnie, taki dźwięk często słychać przy kościołach, to jest właśnie odgłos. Tak, podobna do jaskółki.